Jednym z kierunków dostępnych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W związku z tym władze uczelni zapraszają specjalistów z tej dziedziny. 23 maja odbyła się prelekcja dziennikarza i podróżnika Andrzeja Gliniaka. Jest to doskonały podróżnik, wspaniały dziennikarz, człowiek zaprzyjaźniony z naszą uczelnią i on otwiera cykl spotkań, można by powiedzieć, z ciekawymi ludźmi, ale są to właśnie spotkania dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, żeby dowiedzieli się jak najwięcej sytuacji o świecie. Andrzej Gliniak to jest człowiek, który zwiedził cały świat i on właśnie prowadzi taki blog i taki podcast, jak nie zwiedzać świata. Opowiadałem o Pakistanie, gdzie byłem kilka miesięcy temu, także na granicy z Afganistanem, o Lunik 9, to jest dzielnica w centrum Europy, w Koszycach, gdzie jest największe na świecie getto cygańskie. Romowie żyją w warunkach bez wody, bez prądu, stłoczeni po 9-12 osób w jednym mieszkaniu. Także getto pokazuje, jak w samym sercu starego kontynentu dzieją się takie rzeczy. I opowiadałem o Srebrenicy, gdzie w 1995 roku doszło do największego ludobójstwa w Europie po II wojnie światowej. Serbowie w kilka dni wymordowali ponad 8 tysięcy muzułmanów. Ponad 200 osób, uczniów szkół ponadpodstawowych, uczestniczyło w prelekcji o podróżach w miejsca niepopularne, a wręcz odradzane do odwiedzania. I dlatego też taka przewrotna nazwa mojego podcastu, Jak nie zwiedzać świata, który absolutnie nie ma na celu zniechęcić ludzi do takich miejsc, a wręcz przeciwnie, pokazać, że zachowując wszystkie standardy bezpieczeństwa, odpowiednią logistykę, przygotowanie, można takie miejsce odwiedzać i można pokazać zupełnie inny świat, inną kulturę, obyczaje, tradycje i złamać też wiele stereotypów na temat tych miejsc. Drugim wydarzeniem odbywającym się tego dnia była Wszechnica Karkonoska. To jest pomysł Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw i to jest dwudniowa konferencja na temat właśnie tych najbardziej palących problemów, czyli jeden to jest konflikt na Ukrainie, a drugi to jest sytuacja postpandemiczna. Dwa dni bardzo intensywnych warsztatów, wykładów, wspaniali prelegenci. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym zaplanowanym wydarzeniu. Następne wydarzenie 10 czerwca, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, następna bardzo ciekawa, doskonała postać, bo to gwiazda przecież dziennikarstwa prasowego, Bogusław Hrabota będzie u nas naszym gościem i też będziemy robić szkolenie i dla naszych studentów, i dla młodzieży szkół ponadpodstawowej, bo taka jest nasza misja po prostu, żeby to robić.